Dziś poznasz skuteczny domowy sposób na ujędrnienie biustu. Subskrybuj po więcej porad. Piersi stanowią wieczne kobiece piękno. Dlatego każda kobieta pragnie mieć idealny kształt piersi. Niestety w większości przypadków, gdy kobieta przekracza 40 rok życia, piersi zaczynają opadać. Ze względu na wiele przyczyn, niektóre z nich to poprzez utratę wagi, złe odżywianie, menopauzę czy karmienie piersią. W niektórych przypadkach noszenie źle dopasowanego stanika może doprowadzić do obwisłych piersi. Warto zauważyć, że obwisłe piersi to nie tylko problem dla kobiet po 40 roku życia. Może się to przydarzyć w znacznie młodszym wieku. Naturalna domowa maska ujędrniająca biust stworzona jest ze składników, które są łatwo dostępne i mogą być aplikowane na Twój biust bez żadnych skutków ubocznych. Możesz zastosować domową maskę przed zakupem jakichś drogich kremów czy zabiegów poprawiających kształt piersi. Wiele kobiet może zaoszczędzić na tym sprawdzonym sposobie. To nie jest natychmiastowe rozwiązanie, ale pierwsze efekty powinny być widoczne po 7 dniach. Maska ujędrniająca biust. Składniki: 1 łyżka witaminy E w proszku, białko jajka i łyżeczka miodu. Wymieszaj wszystkie składniki, a następnie połóż na swój biust i masuj przez 5 minut, wcierając tą mieszankę. Używaj stanika, który nie wchłonie maski. Pozostaw na 45 minut, a następnie opłucz swoje piersi. Nakładaj tą maskę na swój biust codziennie, a z pewnością zauważysz rezultaty. I teraz mam do Ciebie prośbę. Odpowiedz na pytanie zadane w komentarzu. Subskrybuj i poznaj inne skuteczne porady. Co sądzisz o filmiku? Proszę zostaw komentarz i łapkę w górę, jeśli się podobało.